Witam bardzo serdecznie wszystkich fanów gry FIFA i zapraszam na ekscytujący mini turniej. Razem ze mną prawdziwy król środka pola i wielka nadzieja reprezentacji Polski, Karol Linetty, ostoja defensywy reprezentacji Polski i włoskiego Torino, a zarazem jeden z najbardziej bramkostrzelnych obrońców świata, Kamil Glik i postrach bramkarzy pod każdą szerokością geograficzną, napastnik Ajaxu Amsterdam i reprezentacji Polski, Arkadiusz Milik. Każdy z nich jest prawdziwym mistrzem w swoim fachu. Zobaczmy, jak radzą sobie na wirtualnej murawie. Zaczęli Lech Poznań kontra Ajax Amsterdam. Milik przejął. Dwa wielkie kluby. Milik poszedł. A je. I stracił. Ale dobra akcja. Taka nie w swoim stylu. Obiecujące w kontekście meczu. Taka nie w swoim stylu. Ja zazwyczaj na dwa kontakty i do kolegi. I na wolną pozycję. Tylko przed tobą. No nie, nie jestem takim typem, żebym takie akcje robić, ale... Ale widzę, że tu Karol bardzo dobrze. Bardzo dobrze sobie radzi. Wyniki ostatnio są takie. Dawaj! Tak, 9 minuta, Liga Włoska na razie. Chyba, że obrażę Kamila, to sorry. A tu lepsze zgranie wydaje mi się w Lechu, wiesz? Bardziej chcą, bardziej głodni. Czyżby 11? Jak to jest rzut karny? Nie powiedziałbym, ale... No. Tak troszeczkę ciężko. Ryzykownie, ale spektakularnie. Żeby go sfollować, a jednak... sfollowałem. Szkoda. No właśnie, Paweł. No. Ja się działa. Koniarek, końcówki zawsze są twoje. Także wszystko przed nami. Ten pierwszy mecz nie wiem. Ale już widać, że łatwo nie będzie. Druga połowa, 1-0 dla Lecha Poznań. Arek Milik zrobił wszystko, żeby odrobić straty i to myślę z nawiązką. Jak wiemy, końcówki meczów są jego, także Karol musi być czujny do końca. Nie ma problemu. Do żaden. Na razie spokojnie. Na razie trzeba się skupić, żeby nie stracić kolejny. Nie ma co dużo mówić, trzeba robić. Trzeba grać, strzelać. No proszę. Poklepam. Na zero. Na zero. Tak jak mówiłem. Atmosfera robi się ciężka po tej stronie. Ale jeszcze nic straconego. No, teraz się zaczęło coś dziać. Strip pressing. Widziałem tam. Arek, teraz ty trochę szukałeś karnego chyba, co? No właśnie, widziałem, że każdy dotyk to rzut karny, dlatego... Ej. Było blisko. Tak, tak się mówi. No to on wszystko też słyszy, nie? No też jest, no jak słyszysz, też jest, no się. Czekaj, co to? Tam pójdziesz. No i gdzie lecisz? Słychać wszystko. Bramkarz nawet jest. Sylwestrem, zobacz, jak on biegnie. Zasłużone zwycięstwo, Karol, nie masz czym się sprzeczać. Mecz się ułożył. Gratulacje. Dobrze dla Karola. 2-0, 3 punkty zostają w Poznaniu.